Tak, dzisiaj startujemy z tematem innowacyjne strategie marek, które przetrwają nawet recesję. To jest webinar, ja się nazywam Mateusz Oktawa i mam tę przyjemność dzisiaj dla Was go prowadzić. Od razu tutaj na samym początku zaznaczam, że nie chciałbym, żeby to była sesja, w której tylko i wyłącznie będę osobą, która Wam wszystko opowie, bo to by nie miało kompletnie sensu. Mamy tylu wspaniałych ludzi razem z nami dzisiaj tutaj, że też będę chciał czasem od Was coś wyciągnąć, zobaczyć, jak Wy coś widzicie. Także głównym naszym takim miejscem do komunikacji będzie czat. Więc jeżeli macie jakieś uwagi, pomysły, a wszystkim będziecie chcieli odpowiedzieć na jakieś pytanie, które zadam w trakcie spotkania, proszę korzystajcie z czatu. Na koniec jeszcze będziemy mieli chwilę zaplanowaną na konsesję Q&A, więc jak macie jakieś większe pytania, będziecie chcieli coś doprecyzować, będziecie chcieli dowiedzieć się coś więcej o kursie, bo tak ten webinar łączy się z kursem Brand Management, który mam przyjemność prowadzić po raz trzeci w Szkole Biznesu Laba, to bardzo proszę też jak najbardziej skorzystajcie z tej sesji, ale wszystko co na bieżąco, działajmy na czacie, liczę też tutaj na Waszą aktywność, tak jak do tej pory, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo pomocne. Ja nazywam się Mateusz Oktawa i Mateusz, tu mnie przedstawicie jako brand managera, ale słuchajcie, muszę Wam zdradzić jedną rzecz. Dzisiaj pracujesz w sprzedaży, to jest taka mała zmiana, to też jest trochę taka historia, że ludzie z marketingu potem nagle znajdą się w innym miejscu. Taką mam bardzo wdzięczną rolę, ponieważ trochę próbuję cyfryzować sprzedaż, przygotować ją na przyszłość, wykorzystuję takie moje doświadczenie w prowadzeniu projektów, też budowanie takich projektów komunikacyjnych, właśnie przekładając to na sprzedaż w farmacji. Strasznie ciekawa sprawa, strasznie dużo się uczę, też widzę to z innej strony, ale cały czas w tej samej firmie, cały czas w Johnson & Johnson i te tematy marketingowe są bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ cały czas wszyscy mnie rozliczają z market share'ów moich marek, więc słuchajcie, nic się nie zmienia w tej materii, nieważne gdzie się jest w dużej organizacji. Widzę, że tu jest pytanie od Huberta, jak długo webinar może potrwać. No planowo mamy 90 minut, pewnie takiej samej treści będzie około godziny. Potem będzie czas też, żebyście się dowiedzieli trochę więcej o kursie i też, żebyście mieli czas na zadanie pytań. Także całkiem sporo treści dzisiaj przed nami, ale 2 godziny lekcyjne, to jeszcze da się utrzymać uwagę, słuchajcie, da się też w tym być skupionym na jednym temacie, mimo że jest już taka wieczorna pora. Zresztą tak bardzo podobnie też będą wyglądać lekcje na kursie, spotykamy się na 90 minut i staramy się wypełnić to maksymalnie wspólną pracą i rozmową naprawdę bliskie pewnie Wam tematy też. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, ja chciałbym Was bardzo poznać. I ponieważ komunikujemy się za pomocą czatu, to chciałbym, żebyście mi się przedstawili w taki nietypowy sposób. Tutaj widzicie, że przygotowałem taką macierz. I tu są 2 takie wymiary. Jaką rolę macie? Czy jesteście bardziej brand managerem, odpowiadacie za markę, odpowiadacie za jakiś fragment marketingu? Czy też może jesteście przedsiębiorcą i macie swój biznes, albo sami coś sprzedajecie, albo na przykład pracujecie w agencji, która oferuje usługi marketingowe. I z drugiej strony, czy wasza organizacja to jest bardziej startup, mniejsza firma, ta, która zaczyna, ta, która dopiero wygryza sobie kawałek rynku, czy wasza firma to jest ta większa, to jest korporacja, duża organizacja, w której też macie swój własny obszar. Także ja jestem, widzicie, w ćwiartce trzeciej, gdy się bliżej w korporacji, trochę mniej brand manager, bo ta sprzedaż mnie przyciągnęła. Ale to jest moje pytanie. Dorota już widzę, że mówi, że 1, Łukasz mówi, że 4, ale chciałbym więcej od Was zobaczyć, mniej więcej w których ćwiartkach się znajdujecie. Co jest zawsze super, bo naprawdę wypadają ludzie z tak przeciwnych pól, nie? Że z jednej strony mamy, wybaczcie, że użyję Waszych przykładów, ale mamy Dorotę, która jest brand managerem w mniejszej organizacji, mamy z kolei Martę, która jest w dużej organizacji, bardziej się identyfikuje jako przedsiębiorca, mamy osoby, które mają więcej niż 2 role. Super to zobaczyć, słuchajcie, super to zobaczyć z tej perspektywy, że naprawdę jesteście różnorodni. Cieszę się, że jest dużo trójek, bo tutaj mogę z Wami zbić piątkę, ale fajnie też, że mamy osoby, które same prowadzą biznesy, bo trochę dwójek się znalazło, pracują w startupach, albo pracują też w dużych firmach. Dzięki Zuzanna za ten komentarz. Słuchajcie, Zuzanna z kolei pisze, że jest trójką, ale tutaj bliżej środka, także ewidentnie może być duże zróżnicowanie. Dzięki za to przedstawienie. Mam nadzieję, że ci już, którzy chcieli się udzielić, jak najbardziej to powiedzieli. Słuchajcie, super, że mamy tak różnorodne osoby. Pewnie prezentujecie różne też tła, różnego rodzaju marki. Ja też chciałbym, żeby na dzisiejszym webinarze pojawiło się jak najwięcej przykładów z marek, które są nie tylko dużymi globalnymi, bo powiem Wam szczerze, to nie są zawsze najciekawsze treści,
bo wiecie, wszyscy znamy case'y Coca-Coli. Chciałbym, żebyśmy mieli trochę czasem lokalnego smaczku, trochę mieli marek B2B. I też tak na kursie staram się tworzyć te treści, żebyśmy mogli rozmawiać o różnego rodzaju markach. To nie jest tak, że zawsze będę musiał odnieść do tylko swojego doświadczenia, bo ja głównie pracowałem na dużych markach dla konsumentów w dużych międzynarodowych firmach, ale też myślę, że będziemy mogli skorzystać tu z waszych doświadczeń, z waszych opinii. Myślę, że ta różnorodność też nam będzie budować jakieś ciekawe spojrzenie. I dzisiejsze spotkanie bym chciał zacząć od takiego bardzo ogólnego pytania. Bardzo lubię to pytanie też zadawać na kursie. Co robi brand manager? I tutaj znowu was zaproszę na czat. Słuchajcie, jak możecie w dwóch, trzech słowach dosłownie napisać, żebym też mógł spojrzeć, jaką macie opinię. Co taki brand manager ma w swoich zadaniach? Niektórzy się przedstawili właśnie jako brand activation manager, niektórzy się do tego poczuwają, zaznaczyliście, że jesteście trójką albo jedynką na tej macierzy. Co taki brand manager robi? Jakie są jego zadania, za co jest odpowiedzialny? Czy to jest właśnie taka osoba, która spotyka się z innymi ładnie wyglądającymi ludźmi, siedzi na kanapie i pokazuje te karteczki? Dorota, napisałaś ciekawą rzecz, łączy kropki. Nie wiem, czy ty nie widziałaś czegoś, co już tworzyłem, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo spójne z tym, co ja uważam o roli brand managera. Karina mówi, że brand manager robi wszystko. Paulina mówi, że jest odpowiedzialny za rozwój marki. Bardzo lubię to słowo, rozwój. Zuzanna mówi, że dba o swoją markę. Lubię dbanie też, bo jak najbardziej to jest. Kolej, oczywiście, że to jest szatni, że to nie tylko, ale jak najbardziej uważam, że to jest, że to jest kawałkiem tej pracy. Też jest odpowiedzialny za rozwój i komunikację marki i całego brandu. Dzięki za to, Marta. Łukasz jeszcze dorzuca, że buduje tożsamość marki i rozwija jej komunikację. Zobaczcie, ile rzeczy jest. To jest dbanie o marki, rozwijanie tożsamości, też komunikacji, czasem gaszenie pożarów. Tutaj kawałek też gdzieś łączenie kropek, budowanie jakiegoś większego obrazka. Ale też czasem może się tak zdarzyć, jak Ania piszesz, czyli dostaje najgorsze tematy i je wyciąga. To też jest bardzo fajne, słuchajcie, no bo brand manager też z moim mniemaniem jest taką osobą, która startuje rzeczy, gdzieś spróbuje zbudować dopiero. I Celina fajnie to określiła, że to jest rozwój i zarządzanie marką. Najpierw trzeba coś rozwinąć, potem trzeba tym zarządzić, żeby to działało marką albo portfolio. I Agnieszka, słuchajcie, tu postawię kropkę tego kawałka. Oczywiście jak jeszcze macie jakieś myślenie, wrzucajcie, ale Agnieszka powiedziała coś w punkcie i też tworzy strategię, bo o tym dzisiejsze spotkanie jest. Będzie o tej strategii dużo, ale jeszcze zanim to powiemy, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć z mojej perspektywy, jakie są trzy takie role brand managera. One są bardzo opisane tutaj symbolicznie, ale dla mnie brand manager robi trzy rzeczy. Po pierwsze łączy kropki. To znaczy, że gdzieś widzi różne rzeczy, jakieś informacje, czy ze strony sprzedaży, ze strony konsumentów, widzi, jakie trendy są na rynku i próbuje połączyć te kropki, próbuje stworzyć sens z jakiegoś wycinka rzeczywistości, z jakiejś ilości informacji i gdzieś na tej podstawie otworzyć nowe drzwi. To jest ten drugi punkt. Taki brand manager bardzo często otwiera nowe drzwi. Czasem to jest stworzenie nowej marki, czasem to jest stworzenie nowej kampanii dla marki, która istnieje, a czasem to jest, tak jak Ania napisałaś, brand manager dostaje najgorszy temat, na przykład markę, która chyli się ku upadkowi, i wyciąga to właśnie przez otwarcie nowych drzwi, przez inne spojrzenie. Taki brand manager to jest trochę okno na świat też, słuchajcie, bo brand manager często rozmawia z konsumentami marek. Mało kto w organizacji tak naprawdę rozmawia z ludźmi, którzy używają jej produktów. Więc to też jest bardzo okno na opinię, co się dzieje. To jest osoba, która czyta na przykład, co się pisze o danym kosmetyku na wizaż.pl i potem to mówi swoim współpracownikom, że słuchajcie, może moglibyśmy się pozbyć tego SLS-u, bo to już się robi niemodne. I ostatni kawałek, który uważam, że jest takim czasem brakującym ogniwem w pracy brand managera, to jest sprawienie, że rzeczy się dzieją, słuchajcie, bo można połączyć kropki, wiedzieć wszystko, mieć super pomysły, ale jeżeli nie mamy możliwości egzekucji, jeżeli nie mamy takiego dobrego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w komunikacji z interesariuszami wewnątrz organizacji, jeżeli nie potrafimy tego sprzedać, pociągnąć dalej, to to nie zadziała. I to jest ten ostatni element, czyli sprawienie, że rzeczy się dzieją. Po prostu wzięcie jakiegoś pomysłu i jego zrealizowanie. I tu z jednej strony to jest zarządzanie projektem, ale z drugiej strony to też jest na przykład rozumienie finansów, rozumienie opłacalności niektórych inicjatyw. Więc te wszystkie trzy rzeczy to jest taki też element, który będziemy omawiać na kursie. Dzisiaj pewnie będzie bardziej o strategii, więc automatycznie pójdziemy w stronę tych dwóch lewych kropek, czyli łączenia ich kropek i otwierania nowych drzwi, ale na pewno złapiemy też tu perspektywę, co zrobić, żeby to się zadziało. I słuchajcie, mój plan na to spotkanie jest taki, że na początku omówimy sobie w ogóle, czym jest ta strategia,
I chcę wam pokazać narzędzie, którego ja używam bardzo dużo na co dzień. Słuchajcie, nie żartuję tutaj, że to jest narzędzie, które mi na przykład pomaga też dzisiaj w planowaniu roku 2023 dla naszych marek farmaceutycznych. To jest narzędzie, które pozwala mi czasem przeanalizować konkurencję i zastanowić się, na czym im najbardziej zależy i zrozumieć, co my możemy zrobić. Więc też chcę wam pokazać taki kawałek, jak ją wykorzystać do analizy konkurencji. I tutaj sobie zrobimy case study z marek z B2B i B2C. One właściwie będą trochę B2C, trochę B2B. Zobaczycie. Ale gdzieś spróbujemy sobie wykorzystać to narzędzie do tego, żeby zrozumieć, co te marki mogą robić, jak mogą podejmować decyzje. I na koniec jeszcze będziemy mieli taką krótką część o tym, kiedy strategia jest skuteczna. Też chcę wam pokazać pewien pomysł, pewną ideę, którą ja bardzo lubię, która naucznia, które marki mają więcej być skuteczne i tak naprawdę być odpornymi na recesję. I trochę też chciałbym powiedzieć, jak taką strategię zweryfikować i ocenić jej potencjał. Także dużo planu. Mateusz też mnie przestrzegł przed tym, że zobaczył, że tego materiału mamy całkiem sporo, więc ja będę starał się pilnować czasu i będę starał się, żeby przekazać wam jak najwięcej w krótkim czasie. Natomiast jak macie pytania, coś chcecie wrzucić, róbcie to po drodze. Mateusz, jest pytanie Pauliny, czy po spotkaniu będzie udostępniony link do webinaru? Wydaje mi się, że chyba nie robimy tego, tylko na kursie to robimy, prawda? Znaczy link do webinaru. Tutaj generalnie nagrywamy nasz webinar. Generalnie sesja pytań i odpowiedzi nie będzie nagrana. Część merytoryczna jak najbardziej, ona trafi na nasz kanał YouTube'owy. No, myślę maksymalnie czwartek, piątek w ostateczności, nie? Także będzie na naszym kanale YouTube'owym. Zapraszamy Szkoła Biznesu Laba. Super. W zasadzie nie wiedziałem, że będzie na kanale YouTube'owym, ale tym lepiej dla nas, bo też jak najbardziej to będzie ciekawy kawałek, do którego zawsze można wrócić. Polecimy, skoro już znacie plan spotkania. To słuchajcie, mówiliśmy o tym, co robi event manager, nie? Że tak trochę ogarnia ten cały świat, zajmuje się komunikacją, dba o markę, tworzy, rozwija te marki i nimi zarządza. Ale z czego taki event manager jest rozliczany? I to jest oczywiście pytanie do was i możecie jak najbardziej to napisać na czacie, ale już pozwolę sobie przeklikać do swojego slajdu i powiedzieć wam perspektywę, którą ja mam na tę pracę. Oczywiście wy możecie z tym nie zgodzić, możecie mi powiedzieć, że macie inaczej i zachęcam was do tego na czacie. Natomiast ja uważam, że są dwie strony pracy marketera, które polegają, gdzieś mają swoje KPI. Jedna to jest takie spojrzenie wewnętrzne, bo event manager to jest GM swojej marki, i odpowiada za to, żeby sprzedawać jak najwięcej z zyskiem długoterminowo. Zresztą tak samo jak w sprzedaży mam dzisiaj. Słuchajcie, chodzi o to, żeby gdzieś budować tą wartość marki, żeby budować jej obrót, budować wielkość sprzedaży, ale robić też to rentownie. To jest bardzo ważny kawałek, słuchajcie. Tworzenie marek, które nie przynoszą zysku, jest zwyczajnie niemożliwe. Nawet Patagonia, na pewno znacie ten case ostatnio, gdzie CEO swoją całą firmę oddał fundacji do prowadzenia, żeby ona działała na rzecz ochrony środowiska na świecie. Nawet Patagonia jest orientowana na zyski, na to, żeby ten zysk budować, żeby realizować swoje cele statutowe. Nie ma czegoś takiego jak marki, które zysku nie przynoszą. I ostatni kawałek to jest też budowanie tego długoterminowo, czyli to też jest myślenie o długiej perspektywie, czyli to nie jest tylko wielkość sprzedaży tu i teraz, dzisiaj, ale też przyszłościowe ewentualne możliwości budowania przychodu dla firmy. No ale oczywiście, żeby to się stało, też muszą się pewne rzeczy zadziać na zewnątrz. Nie? To jest ten zewnętrzny kawałek efektów pracy marketera. I tutaj event manager odpowiada za sprzedaż produktów. Czy sprzedajecie bezpośrednio do swoich konsumentów? Czy sprzedajecie pośrednio? Na przykład sprzedajecie swoje kosmetyki do Rossmana, żeby następnie ktoś mógł je tam kupić na półce? To odpowiadacie za dwie kluczowe rzeczy, czyli dostępność mentalną, komunikację, żeby ludzie wiedzieli o waszej marce, rozumieli, że ona jest, czym ona jest i mogli podjąć decyzję, czy jest dla nich, i dostępność fizyczną, czyli dystrybucję, że mogli to kupić. No wiecie, są takie case'y, gdzie ktoś launchuje produkt, którego potem nie może nigdzie kupić. Parę lat temu, jak była premiera PlayStation 5, wszyscy chcieli PlayStation, ale nikt nie mógł go kupić, dlatego że prawie cała pierwsza dostawa była sprzedana jako pre-order. I zwyczajnie te produkty były niedostępne, jeżeli już to były dostępne w drugim obiegu, za bardzo zawyżone ceny. Więc super, że była genialna dostępność mentalna, ale dostępność fizyczna była taka troszeczkę nieistniejąca. I kolejny kawałek też tej odpowiedzialności to jest penetracja rynku. Jak bardzo my w tym rynku jesteśmy? Słuchajcie, są marki, które mają bardzo małą penetrację, na przykład marki bardzo luksusowe. Mało osób znam, które mają na przykład buty od Totsa,
ale za to są marki, które są bardzo wartościowe i które są bardzo znane. I to jest ich strategia. Są marki, które chcą mieć ogromną penetrację na rynku, chcą być w każdym domu. Kiedyś pracowałem w takiej cudownej marce Delma, słuchajcie, margaryna, która ma ponad 60% penetracji, czyli ponad 60% gospodarstw domowych przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy taki produkt kupiło. To jest produkt masowy. Więc ta penetracja rynku musi być spójna ze strategią marki oczywiście. I ostatni kawałek, słuchajcie, który też jest bardzo ważny, moim zdaniem, w pracy marketera, i to jest też taki kawałek, który no, może być czasem kontrowersyjny, to jest powtórny zakup. Bo my ogólnie lubimy sprzedawać rzeczy, które się ludziom podobają. Chcemy sprzedawać rzeczy, które będą przydatne i które będą spełniać potrzeby. Więc ten powtórny zakup jest takim testymonialem, że coś działa i warto po to sięgnąć jeszcze raz. Oczywiście jest jeszcze cały szereg kolejnych KPI-ów, słuchajcie, są brand equity scores, są udziały rynkowe i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które są istotne, ale zobaczcie, to się wszystko sprowadza do tego, żebyśmy sprzedawali, żeby rosła nam wielkość sprzedaży, żebyśmy robili to rentownie i na zewnątrz, żeby ludzie o nas wiedzieli, żeby mogli nas kupić. Bardzo proste. Pytanie do Was, czy są jeszcze jakieś sygnały, które mówią, że marka sobie dobrze radzi na rynku? Czy widzicie jeszcze jakiś zakres, czy są jakieś jeszcze efekty pracy marketera? Może w Waszej pracy jesteście z czegoś odliczani? Bo są firmy, które różnie to przyjmują. Słuchajcie, są firmy, które stawiają na przykład jak za cel dla działu marketingu to, żeby generować jak najwięcej leadów dla sprzedaży. Ale gdzieś te rzeczy z mojej perspektywy, z perspektywy takiego klasycznego brand managera, szczególnie pracującego w FMCG, są najbardziej popularne i słuchajcie, też cały kurs, to wszystko, o czym tam będziemy rozmawiać, będzie o to oparty, że będę chciał Wam dać narzędzia, jak budować te rzeczy. Ale oczywiście są też rzeczy, na które wy pracujecie. Słuchajcie, Marta pracuje na to, żeby była jak najlepsza reputacja marki. Ewa generuje modę na markę. Są kolejne rzeczy. Zakładam, że każdy z was może mieć coś jeszcze u siebie. Marta też pracuje na rozpoznawalności marki. Bardzo ważny kawałek, słuchajcie. No, jest coś takiego jak to, że jest coś takiego jak top of mind, czyli to, że jeżeli zapytamy kogoś o proszek do prania, jeżeli pierwszy przychodzi do głowy nam Persil, to znaczy, że to jest marka, która jest najbardziej rozpoznawalna. I to są rzeczy, które też wskazują, że to jest marka, która dobrze sobie radzi na rynku. Choć z drugiej strony to też może być złudne, nie? Jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki, bo pewnie wiecie, że najbardziej rozpoznawalną marką, jaka jest najbardziej rozpoznawalna marka herbaty? Czy ktoś mi może na czacie napisać? Jaka jest waszym zdaniem? Taka top jeden, wiecie, wszyscy wiemy jaka jest, pijemy, każdy ma ją w domu. Okej, nikt nie pisze. Jest. Dzięki, Patrycja. Dobra, liczyłem na to. Słuchajcie, Lipton. Lipton, marka numer jeden w Polsce? Nie. Polacy piją coraz więcej zielonej herbaty. Na dzień dzisiejszy największą marką herbaty jest marka Big Active z Herbapolu Lublin. Jest marką, która najszybciej rośnie. Wszyscy kojarzymy Liptona, słuchajcie. Lipton jest super silną marką. Tylko w którymś momencie ludzie zmienili przyzwyczajenia, zaczęli pić zieloną herbatę. I mamy kogoś, kto rzucił wyzwanie. Oczywiście Lipton buduje gdzieś swoje portfolio w innych kategoriach, na przykład herbatach ziołowych, ale w takiej klasycznej herbacie zaczął przegrywać. Jest marką super rozpoznawalną, jest marką, która zbudowała ogromną historię, ale ona nie nadążyła w którymś momencie za przyzwyczajeniem konsumentów. Więc to jest też taka historia, słuchajcie, o tych zmianach w rynku. I tak sobie przechodzimy gładko do tego, czym jest strategia. Słuchajcie, na pewno każdy z Was gdzieś myśli o tym, jak wygląda strategia Waszej marki. Na pewno macie strategię dla Waszej marki, a jeżeli jej nie macie, to zakładam, że ją budujecie w tym momencie, próbujecie ją określić. Strategia ma straszliwie różne definicje, słuchajcie, gdybyśmy mieli te zajęcia na kursie, bo na kursie też są bardzo podobne zajęcia o strategii. Tam trochę inne jeszcze aspekty poruszamy, ale tam ja też mam taki blog, gdzie pokazuję różne definicje strategii, jak one się kształtowały przez lata. Ale tak ogólnie te wszystkie definicje strategii, które funkcjonują w zarządzaniu, one się sprowadzają do trzech kluczowych rzeczy. Jakie dzisiaj mamy zasoby, co my dzisiaj mamy, co chcemy osiągnąć i co jest potrzebne po drodze, żeby to się stało. Taki bardzo prosty kawałek, słuchajcie, co chcemy osiągnąć, jest cel dla nas, nie? Że chcemy być marką numer jeden herbaty w Polsce. Dzisiaj jesteśmy herbapolem Lublin, który głównie robi generyczny rumianek i miętę. Co musi się stać po drodze? Musimy zbudować markę Big Active zielonej herbaty, która przejmie ten rynek. I to jest strategia. Potem to się oczywiście klaryfikuje, dokłada się kolejne rzeczy, już buduje się z tego konkretny plan.
I są różne schematy budowania strategii. Słuchajcie, w ogóle są różne rodzaje też strategii. Są strategie rozwojowe, nie? Nastawione na rozwój marki, nie? Żeby zbudować markę, żeby ją rozwinąć, startując od zera do czegoś. Ja miałem przyjemność taką strategię, słuchajcie, budować dla marki TZME, marki szamponów do włosów, która jest bardzo znana na świecie. W Stanach to w ogóle swego czasu było chyba top 3 na pewno marek. Niesamowity brand. Słuchajcie, no, genialna sprawa, marka, która ma ogromne korzenie w markach profesjonalnych. Słuchajcie, oni od 30 lat są partnerem New York Fashion Week. No, genialna sprawa. Tylko wiecie, jaki jest problem? TZME kiedyś dawno temu zostało skopiowane przez inną firmę. Tak w całości. Jak ona była jeszcze tylko w Stanach, to została skopiowana przez Henkel i wylączowana w Europie pod nazwą Sios. Sajosa na pewno znacie jako marker włosów. Sajos jest kopią marketing mixu, taką 1:1 TZME i został wylączowany w Europie. I co się okazało? Jeżeli chcieliśmy zacząć sprzedawać TZME w Europie, wszyscy myśleli, że to jest podróba Sajosa. Dlaczego? Bo tu już ktoś był, kto miał dokładnie takie samo DNA marki. Więc my musieliśmy zbudować taką strategię rozwojową w ogóle dla tej marki, która by zróżnicowała nas od Sajosa. Słuchajcie, zbudować coś, co by zupełnie inaczej wyglądało. I to był jeden z największych wylączów w historii firmy, ale ta strategia, która za tym stała, musiała w ogóle rozwinąć myślenie o tej marce. My musieliśmy podnieść to na inny poziom. Nie mogliśmy po prostu wziąć marketing mixu, który wygrał w Stanach Zjednoczonych. Tak robi Pantin. Słuchajcie, Pantin sprzedaje bardzo dużo rzeczy, które działają po pierwsze w Stanach Zjednoczonych. My tego nie mogliśmy zrobić. Udało się finalnie. Launch całkiem dobrze poszedł. Cały czas dużo półek w Rossmanie mamy z tym tezem, znaczy Unilever, przepraszam, się bardzo z tym identyfikuję, ale to jest już moja poprzednia firma. Oczywiście poza strategiami rozwojowymi są też strategie stabilizujące. One mają bardzo prostą rolę, gdzieś ustabilizować pewne rzeczy, które nam nie wyszły w ostatnim czasie. Ustabilizować rynek. Bardzo często one się przydają w momencie, kiedy marka przechodzi jakiś kryzys. Zadziało się coś, co wpłynęło na jej postrzeganie. Było też tąpnięcie rynku wynikające z bardzo konkretnych przesłanek. Słuchajcie, dzisiaj pracuję z marką Sudafę, to są spreje na katar. Bardzo fajny produkt, numer dwa w Polsce. Słuchajcie, to jest ksylometazolina. Ona działa na ukrywienie śluzówki nosa, dzięki temu odtyka nos. Bardzo, bardzo proste działanie, słuchajcie, bardzo istotne. Więc no, gdzieś działa w kategorii, w której produkty są dość podobne do siebie. One się różnią, jeżeli chodzi o inne substancje, substancje nawilżające, no, ale gdzieś to value proposition jest takie, że odtyka nos na katar, nie? Reguluje ukrywienie śluzówce nosa. Tylko okazało się, że przyszedł COVID, wszyscy się zamknęliśmy w domu, nie wychodziliśmy na zewnątrz i nie dostawaliśmy kataru. Słuchajcie, przez rok cała kategoria bardzo mocno spadła. I my wtedy musieliśmy myśleć właśnie nad taką strategią stabilizującą i gdzieś myśleć o tym, gdzie jeszcze tego spray się używa. W ten sposób między innymi stworzyliśmy nowy, dla nas nowy sezon komunikacyjny. On zawsze istniał, bo no, katar też się ma w czasie alergii. Wcześniej komunikowaliśmy się w sezonie przeziębienia. Teraz postanowiliśmy się komunikować w sezonie alergii i pomogło nam to ustabilizować biznes. Po prostu zamiast walczyć o to, o te okazje, gdzie było dużo mniej zachorowań, dużo mniej przeziębień, my po prostu skorzystaliśmy z innej istniejącej okazji i ustabilizowaliśmy markę. Są też działania naprawcze. Wtedy, kiedy coś bardzo zepsuliśmy. Wtedy, kiedy na przykład musieliśmy wycofać z rynku jakąś część naszych produktów. To są działania, w których musimy tak naprawdę pomóc konsumentom zobaczyć naszą markę w innym kontekście. Są też działania defensywne, konkurencja wyłączowała produkt bardzo podobny do naszego, chcemy działać, słuchajcie, Sajos w momencie launchu TZME, oczywiście, że też zmienili swoje opakowania, też zmienili marketing mix, działali defensywnie. Tylko wiecie, tak naprawdę takich czystych strategii, tych czterech pierwszych, to prawie nie ma na rynku, bo większość strategii to są strategie kombinowane. Bo nigdy nie jest tak, że mamy tylko jedną rzecz do zrobienia w danym momencie. I bardzo często może być jednocześnie strategia rozwojowa, ale tylko defensywna. Może być strategia naprawcza i defensywna, ponieważ na przykład konkurent rzucił nam wyzwanie, poszliśmy do sądu i okazało się, że nie możemy czegoś mówić o naszym produkcie. Więc strategie mogą być bardzo różne i to, co chcę wam uświadomić, te rodzaje strategii bardzo często są, nie są dyktowane tylko tym, co my chcemy, ale też tym, co się dzieje na zewnątrz. Jedną z najciekawszych kategorii produktowych, słuchajcie, którą ja personalnie uwielbiam, to jest kategoria tabletek do zmywarki.
niepodzielnie rządzona w tym momencie, właściwie to się ostatnio zmienia, no ale gdzieś Fery, Finish, topowe marki na rynku, Finish numer jeden, słuchajcie, no ogromna marka, ogromna firma, która za tym stoi, ale to jest rynek, na którym tak naprawdę trzy topowe marki, plus jeszcze marki własne potrafią się utrzymać. Wiecie dlaczego? Bo zmywarki do naczyń są na razie tylko w 40% gospodarstw domowych w Polsce. I to jest rynek, który się zwija, tam jest ogromna szansa. Słuchajcie, to jest rynek, który szalenie rośnie, w którym jest dużo przestrzeni, żeby każdy mógł się rozwijać. I to dyktuje tak naprawdę bardzo ciekawe warunki dla marek, które konkurując ze sobą, tak naprawdę wszystkie mogą rosnąć i po prostu mają grę o sumie dodatniej. Grę, gdzie każdy może wygrać, każdy może ugrać więcej. Niesamowita sprawa. Bardzo też zmienia myślenie o strategii, bardzo zmienia myślenie o tym, jak podejść do tematu. Słuchajcie, Karina zapyta, czy mogę pokazać jakiś przykład rozpisanej strategii? Nie do końca to zrobię dzisiaj. Przejdziemy przez taką rozpisaną strategię, bo sami to zrobimy. Także obiecuję, że taki kawałek będzie. Natomiast ja chcę przede wszystkim pokazać, jak strategię się rozpisuje, co w niej powinno się znaleźć. Ale na kursie zapraszam więcej, bo tam na pewno sobie przeanalizujemy kilka takich już przykładowych strategii. Dzisiaj na pewno ten temat będzie zaznaczony dość mocno, ale obawiam się, że przez następne jeszcze 40 minut możemy go nie wyczerpać do końca, więc tylko zaznaczam. Natomiast mam nadzieję, że będzie satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o i tak ilość treści. Na zasadzie, skoro jest strategia, ona ma różne cele, różne też z różnymi rzeczami spowodowana, co powinno się w takiej strategii znaleźć? Taki zakres strategii, słuchajcie, gdzieś się odnosi do tego, takiej perspektywy trochę czasowej. To wam mówiłem, że w każdej definicji jest. Gdzie byliśmy, albo gdzie jesteśmy, ale gdzie też chcemy być, nie? Jaka jest ta przestrzeń? Nasza historia marki, jak my chcemy się rozwijać, jakie mamy cele? Jakie jest otoczenie, jakie są zasoby marki, konkurencja, konsumenci, partnerzy, regulacje, które nas wpływają? I też takie ramy, cele strategiczne, słuchajcie, marki. Mało firm ma tylko i wyłącznie jedną markę w sobie. Często pracujemy z portfelem marek, więc też te cele strategiczne się różnią. Na pewno kojarzycie takie narzędzia jak na przykład Macierz BCG, która pozwala ustawiać priorytety, jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy jakiegoś portfela, czy to firm, czy właśnie marek. Ale też taką ramą może być budżet. Słuchajcie, możemy mieć aspirację, żeby być numer jeden marką w właśnie myciu naczyń w zmywarkach, w tabletkach do zmywarek. Tylko jeżeli nie mamy budżetu na reklamę, nigdy nie przebijemy się przez barierę, które tworzą nam w tym momencie Finish, Somat i Fery na rynku. Więc ten budżet też jest istotnym kawałkiem. Ale na przykład z małym budżetem możemy robić super ekologiczną markę kosmetyczną, która będzie rzucać wyzwanie największym markom, ponieważ będzie modna. To są ramy. To są pewne rzeczy, które nas określają. I teraz przechodząc już do tematu zakresu strategii. No to skoro w tej strategii tyle rzeczy musi się znaleźć, to jak powinien ten proces wyglądać? I znowu tutaj mam jakiś wycinek z tych treści, które będą na kursie, ale na kursie, słuchajcie, pierwsze właściwie trzy lekcje są o tym, jak patrzeć na otoczenie, z kim my pracujemy, przede wszystkim na konsumenty i odbiorcy naszych produktów. I tu musimy zacząć. Musimy zacząć od tego, komu my sprzedajemy rzeczy. Zastanowić się, czego potrzebują, gdzie dzisiaj są, gdzie chcą być, jak my możemy im z tym pomóc, żeby ustawić dla naszych marek cele strategiczne. Jak będziemy mieli cele strategiczne, możemy się zastanowić nad planem działania, a potem jest ewaluacja. I teraz tego brakuje tu na tym slajdzie, ale tak naprawdę po tej czwórce może być przerywana linia i z powrotem możemy wrócić do dwójki. I tak w kilku cyklach klarować tą strategię, bo wiecie, co jest najlepsze? Że nad tą strategią się pracuje cały czas. Zaraz wam pokażę narzędzie Business Model Canvas, które pomaga taką strategię stworzyć. I to jest trochę jak zdjęcie. To jest strategia tu i teraz, dzisiaj, ale ona ewoluuje. I ona zawsze będzie gdzieś polegała takiej ewaluacji. Więc tu jest pytanie, słuchajcie, jaki powinien być taki horyzont czasowy tworzenia strategii? Załóżmy sobie, że to są odpowiedzi od 1 do 4, czyli 1 to jest 3 miesiące, 2 to jest 1 rok, 3 to jest 3 lata, 4 to wszystkie powyższe są poprawne. I napiszcie proszę na czacie, jak myślicie, jaki powinien być horyzont czasowy tworzenia strategii. Czy 3 miesiące, 1 rok, 3 lata, czy wszystkie poprawne? Jeszcze w międzyczasie dodam tylko, bo tutaj pan Maciej zapytał o to, czy prezentacja będzie dostępna po webinarze. Panie Macieju, tutaj za chwileczkę udostępnię mój adres mailowy. Proszę państwa, aby państwo właśnie pisali do mnie bezpośrednio z prośbą o taką prezentację, to ja podeślę i mogą sobie państwo korzystać
dowoli i wracać do tych materiałów, nie? Ale generalnie oprócz tego jeszcze będzie nagranie na naszym kanale YouTube Szkoła Biznesu Laba, tak jak mówiłem wcześniej. Także zapraszamy. Dzięki, Mateusz. A słuchajcie, w tym momencie się pojawiła ta odpowiedź, której ja szukałem na czacie, bo oczywiście dużo osób mówi, że wszystkie poprawne, a ja wam powiem jedną rzecz, to zależy. Wiecie, od czego zależy ten horyzont czasowy? Przede wszystkim od tego, co wy chcecie osiągnąć, jaki jest ten cel strategiczny. Jak, co robić? Słuchajcie, można zrobić tak, jak Daria robi, czyli rok ze sprawdzeniem co kwartał i co miesiąc. Można działać bardzo długoterminowo, można działać w ciągu 3 miesięcy. Kwestia jest taka, czego potrzebujecie. Słuchajcie, są marki, które tak naprawdę mogą żyć tylko kilka miesięcy. Na pewno kojarzycie Fest Festival. Świetna sprawa. Słuchajcie, w ogóle firma, która organizuje Fest Festival, uważam, że tworzy niesamowite doświadczenia, ale obecnie oni są na etapie, że oni tworzą kolejne marki festiwali, które się pojawiają i znikają dosłownie. Mam wrażenie, że tego się tworzy multum. Słuchajcie, to są strategie dosłownie na kilka miesięcy tworzenia pewnego produktu, który zaistnieje tu i teraz i zaraz zniknie. Są firmy, które mają strategie, które zostały opracowane 80-90 lat temu i cały czas one gdzieś się rozwijają na tym samym stwierdzeniu. Słuchajcie, Coca-Cola jest świetnym przykładem tego, nie? Coca-Cola kiedyś w swojej strategii marketingowej zaznaczyła, że oni chcą budować swoją markę w kontekście posiłku. I do dzisiaj, nawet w super nowoczesnych reklamach, co roku na pewno jest jedna kampania, która buduje skojarzenie Coca-Coli z posiłkami. No zobaczcie, ile jest restauracji, które mają menu sygnowane Coca-Colą. Oni to budują konsekwentnie w każdym kanale i to nie jest strategia z dzisiaj. To jest strategia, która powstała jeszcze w latach 40. i cały czas konsekwentnie zrealizowana. Więc to bardzo, bardzo zależy, dlatego wszystkie odpowiedzi są poprawne jak najbardziej, ale weźcie pod uwagę, że zawsze to jest kwestia, czego wy potrzebujecie. Bo to jest jeden z wniosków z dzisiejszych zajęć, słuchajcie, to już wam sprzedam teraz ten wniosek, gdzie jak musielibyście wyjść, to jest najważniejszy wniosek, że nie ma strategii, która rozwiązuje wszystko. Strategia tylko i wyłącznie jest dla waszej marki i to wy nad tym musicie się zastanowić. Jest takie narzędzie, słuchajcie, zostało opracowane przez taką firmę Strategizer. Bardzo ciekawy kawałek, zresztą, przepraszam was na chwilę, muszę złapać książkę z półki, w której to jest opisane. To wam też od razu pokażę. To jest książka, która dla mnie jest po prostu święta. Ona nazywa się Business Model Generation. Nie wiem, czy widać dobrze w kamerze, ale widzę, że chyba jest lustrzane odbicie. Natomiast bardzo chciałem wam ją pokazać. Słuchajcie, to jest święta książka, która ma jedną część, która jest poświęcona temu, jak taki Business Model Canvas wygląda. I drugi część, gdzie ona prezentuje różne przykłady marek. Natomiast co jest super? Autorzy tego, jedna z osób to jest Alexander Osterwalder, on jest między innymi wykładowcą, jeżeli dobrze pamiętam, na Stanfordzie. Alexander Osterwalder chciał stworzyć narzędzie, które jak najprościej opisuje, co marka robi, żeby osiągnąć swoje cele. I dlaczego ja to tak uwielbiam? Dlatego, że oni w centrum w ogóle tej strategii umieszczają to, co marka oferuje. Naszą ofertę, naszą propozycję wartości. I oni teraz stworzyli taki uniwersalny język do opisywania, wizualizowania, ale też ewaluacji i ewolucji modelu biznesowego. I słuchajcie, co jest po prostu moim ulubionym kawałkiem tego Business Model Canvas, że to naprawdę się bardzo szeroko zaadaptowało. Wersja tego, która funkcjonuje w wielu startupach, to jest Lean Canvas. Ona troszeczkę inaczej wygląda. Tam jest trochę więcej o wyzwaniach marki, o tym też, jak ona zamierza zdobywać rynek. Ale gdzieś ten canvas naprawdę dobrze to opisuje. Słuchajcie, teraz jestem studentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego i jeden z przedmiotów, który mieliśmy, był poświęcony temu, nie żartuję, właśnie temu dokładnie modelowi. I autentycznie mieliśmy poświęcony cały dzień na dyskutowanie o tym, jak to wygląda w naszych organizacjach i jak to może się zmienić. To jest narzędzie, które gdzieś pozwala po prostu uniwersalnie opisać te modele, a potem je porównywać, bo są w tych samych miejscach. Także bardzo polecam wam książkę, jest dla razu już odpowiadam, napiszę to na czasie, nazywa się Business Model Generation, jest też chyba wersja po polsku, nigdy niestety jej w ręku nie miałem, ale jest niesamowitym źródłem po prostu informacji, zresztą nie tylko, nawet więcej niż jedne zajęcia na kursie są bardzo mocno oparte też o treści, które się tam znajdują, też są szansą do tego, żeby przećwiczyć kilka rzeczy. Natomiast dlaczego to jest super? Słuchajcie, nie tylko możemy opisać tą strategię, tak jak mówiłem przed chwilą, możemy sobie ją porównać. Możemy rozpisać swoją strategię, rozpisać strategię konkurencji i zobaczyć, czym one się różnią. Tak będziemy właśnie omawiać nasze case studies dzisiaj zresztą, że będziemy mieli
po dwa przykłady firm z podobnego pola i będziemy sobie analizować, co one robią inaczej. No i te Business Model Canvas, ona się zaczyna od tego, że ma dwie części. Ma część wartości, którą generujemy, to jest ta część po prawej, i efektywności naszej organizacji, czyli jak dobrze robimy rzeczy i jak dużo ktoś chce nam za nie zapłacić, tak w skrócie. I też ona bierze bardzo mocno do siebie wpływ otoczenia, bo w tym kanwasie widzimy z jednej strony wpływ trendów, na przykład przez to propozycja wartości wygląda tak, a nie inaczej, wpływ makroekonomiczny, na przykład rosnące koszty, jak wpływają na naszą politykę cenową, ale też koszty działalności. Trochę pozwala nam zrozumieć konkurencji i wpływ na rynku i tego, jak on działa. W sensie ten Business Model Canvas, teraz będziemy sobie przechodzić przez kolejne slajdy, więc widziałem, że napisali, że będziemy wysyłać te slajdy, więc to też jest istotne, jakbyście przez nie sami przychodzili, że ten Canvas wypełnia się w bardzo konkretnej kolejności. To nie dlatego, że Aleksander Osterwalde sobie to wymyślił i powiedział, że od dzisiaj będziemy zaczynać od naszych segmentów klientów, bo jemu się tak podoba, tylko to jest też pewien sposób myślenia, że wychodzimy od tej zewnętrznej strony naszych odbiorców po to, żeby rozumieć, jak to przekłada się na nasz biznes. To jest niesamowicie ważne, bo słuchajcie, do dzisiaj wiele firm trochę robi sztukę dla sztuki. Moja firma naprawdę też bardzo często tak robi, że zamiast posłuchać tego, co potrzebują nasi odbiorcy, czasem sobie wymyślamy rzeczy. Oczywiście są geniusze na świecie. Słuchajcie, był Steve Jobs, który wiedział lepiej, co ludzie potrzebują i był wizjonerem. Ale większość z nas robi produkty, które mają spełniać konkretne potrzeby dzisiaj, tu i teraz i konkuruje z konkretnymi innymi markami, więc warto wziąć pod uwagę głos klientów. I nawet wracając do Steve'a Jobsa, słuchajcie, może i on nie brał pod uwagę opinii jasno zwerbalizowanej, co klienci by chcieli, ale bardzo dobrze rozumiał ich style życia i bardzo dobrze obserwował, jak wygląda to, jak ludzie pracują. Więc dlatego tym pierwszym punktem jest są segmenty klientów, customer segments. Ja tu będę niestety z czasem wpadał w taką manierę mówienia niektórych rzeczy po angielsku, jest mi trochę łatwiej. Natomiast o co chodzi? Do tego oczywiście jest jeszcze fajne, inne, oddzielne narzędzie, którego dzisiaj nie omówimy. One na kursie naprawdę stanowi jedne konkretne zajęcia, ale to są segmenty klientów, dobrze opisane segmenty klientów. Czyli nie tylko to, że to są kobiety w wieku od 16 do 32 lat z Radomia, bo naprawdę nie myślimy tylko i wyłącznie kryterium geograficznym czy kryterium demograficznym, ale też to jest rozumienie, co ci ludzie robią, na jaką komunikację są wystawieni, czego dzisiaj używają, jakie są ich problemy, co mogą zyskać, jakie mają aspiracje, po to, żeby dobrze opisać, komu sprzedajemy. I taki każdy segment możemy sobie bardzo prosto opisać i złapać to zróżnicowanie potrzeb, bo słuchajcie, dużo ludzi kupi Coca-Colę, ale mają naprawdę różne potrzeby. Bo Coca-Colę można kupić w kinie, bo potrzebujemy coś do picia w czasie seansu i jest w zestawie z popcornem, super. Możemy chcieć się czegoś napić w domu, a możemy też chcieć po prostu napić się coli z whisky w barze. I to jest też zupełnie inna potrzeba. To jest trochę inny segment, trochę inny sposób też dystrybucji. Z powrotem, przepraszam, musiałem się na chwilę wyciszyć. Słuchasz, Mateusz? Tak, tak, ja słyszę. Tak, dobra, dobra. Dzięki. Nie. No, mam nadzieję, że jeszcze raz też wtedy. Słuchajcie, i teraz przechodzimy z tych segmentów klientów do takiej ważnej rzeczy, czyli propozycji wartości. Ta propozycja wartości to jest to, co oferujemy. Znowu jest do tego narzędzie, ale tak naprawdę to jest pytanie, co może być unikatowego w ofercie marki. I to jest trochę takie połączenie właśnie. Tego, co widzieliście przed chwilą, czyli tych aspiracji i problemów naszych klientów i tego, co my możemy zaoferować w ramach tego właśnie. Jaka jest ta ważna propozycja, co my sprzedajemy tak naprawdę? Czyli zobaczcie, komu sprzedajemy, co sprzedajemy. I potem są kanały, czyli gdzie sprzedajemy. Taka trochę ścieżka zakupowa, nie? Tak naprawdę jest taki fajny model od Kotlera 5A. Tutaj akurat jest inny przykład, ale zobaczcie, to są kanały, które budują nam świadomość marki, które pozwalają na ewaluację zakupu, nie? Czyli na przykład opinie na wizażu pozwalają nam ocenić, czy to będzie dobry pomysł, żeby kupić ten krem. To jest kwestia kanału zakupu, nie? Czy coś sprzedajemy przez nasz e-commerce, czy sprzedajemy na biobazarku w weekendy, czy może sprzedajemy to w Rossmanie?
sposób dostawy, czy sposób też serwisu posprzedażowego. To jest też pytanie, w jakich kanałach działają wasze marki, bo to jest straszliwie zróżnicowane. Potem idziemy do relacji, które tworzymy z klientami, bo te relacje to może być pozyskiwanie, utrzymywanie klientów, ale też upselling. Jeżeli ktoś od nas kupił PlayStation, to może też kupił od nas lepszy telewizor, żeby lepiej te gry wyglądały. Więc to jest pytanie, w jaki sposób budujemy te relacje, jak korzystamy z tych kanałów, co my tam sprzedajemy znowu i komu. I stąd przechodzimy do tego, co zarabiamy. Czyli zobaczcie, mamy całą tą stronę przychodową już określoną. Czyli wiemy, komu co sprzedajemy, w jakich kanałach, jak budujemy relacje i wiemy też za ile. I wiecie, tu na przykład możemy się też zastanowić, za co płacą klienci, jaka jest nasza polityka cenowa, czy chcemy być marką premium, czy chcemy być marką dostępną dla wszystkich. Czy my zarabiamy na to, że jesteśmy w każdym sklepie, czy my zarabiamy na tym, że ma nas niewielu, ale wszyscy chcieliby mieć, jak, nie wiem, mokasyny od Totsa albo płaszcz z Burberry. Super, ale to są produkty, które są poza zasięgiem wielu ludzi mimo wszystko. I też Fairpoint, przepraszam, tak, wcześniej to był bardziej cross-sell z PlayStation i telewizorem, ale wiecie, co mi chodzi. Ale widzicie, to strumienie przychodów to jest naprawdę odpowiedź w ogóle, jak się to łączy z naszą propozycją wartości i ile my za to chcemy. I jak to się łączy z tym, gdzie sprzedajemy, z naszą dostępnością. Pamiętacie na początku, mentalność fizyczna i mentalna. No i skoro mamy stronę przychodową, to teraz dobrze jest zrozumieć tą stronę kosztową. Czyli wszystkim, jakie nam są zasoby potrzebne, nie? Są takie cztery grupy zasobów, które warto rozważyć. Fizyczne, fabryka może to być, intelektualne, czyli my mamy super recepturę, wiecie, idealny kawałek to jest KFC, czyli tam było 7, jeżeli dobrze pamiętam, ziół i przypraw. I KFC ma swoją tajną recepturę, tak samo ma swoją tajną recepturę Coca-Cola. Jest kawałek też własności intelektualnej, ale to być nasza metodologia pracy. To może być nasza metodologia badań. To może być nasza metodologia też, jeżeli chodzi o tworzenie produktów. To mogą być zasoby ludzkie. Najlepsi ludzie, których mamy, których ściągamy z rynku, żeby robili nasze produkty. Wiecie, no, jakby nie patrzeć, to też buduje wartość marki. To, za nim, za kto za nią stoi, kto na to pracuje. No i wreszcie zasoby finansowe. Czyli to ile mamy kasy, żeby budować nasz biznes. Ja dzisiaj się z tym ścieram, słuchajcie, jeden z naszych kluczowych konkurentów. Naprawdę to jest firma, która ma trochę większą skalę działania i widzimy, że te zasoby finansowe bardzo im pozwalają działać elastyczniej niż my. My musimy troszeczkę być bardziej jednak pragmatyczni w podejściu budżetowym i widać, że to nam buduje pewien kawałek takiego tarcia konkurencyjnego, że jeżeli chodzi o fizyczne, intelektualne, ludzkie zasoby, mają bardzo podobny poziom, ale te finanse dają im troszeczkę więcej swobody w działaniu. Potem przechodzimy do aktywności. Słuchajcie, co robimy, żeby działało? Takie kluczowe działania to jest albo coś produkujemy zabawki, jesteśmy największym producentem zabawek na placu zabaw, albo rozwiązujemy czyjś problem, czyli na przykład jesteśmy konsultantami z Deloitte'a i pomagamy firmom z ich cyfryzacją, albo budujemy pewną sieć lub platformę, czyli jesteśmy Allegro i dzięki Smart Towi prawie całą Polskę obsługujemy i budujemy marketplace do sprzedaży różnych produktów. Potem jeszcze myślimy o naszych kluczowych partnerach. Partnerach, którzy albo pozwalają nam optymalizację i budowanie skali. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale ekrany do iPhone'ów, nie wiem, czy cały czas tak jest, ale na pewno jeszcze do niedawna dostarczył Samsung. Jakoś tam mogli złapać partnerstwo, żeby budować skalę. Też pozwalają nam partnerzy edukować ryzyko. Przykładem są choćby nawet firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają uprawy rolników, czy nawet pozwalają nam na dostarczenie brakujących zasobów. Okej, możemy tutaj powiedzieć o Samsungu i ekranach dla Apple, ale też na przykład są firmy, które po prostu mają ten kawałek, którego my dzisiaj nie produkujemy i możemy skorzystać z ich dostępności. Super przykładem jest choćby działanie firmy Asahi, właściciela między innymi kompanii piwowarskiej, która bardzo często dzierżawi swoje browary w krajach, w których nie ma zbudowanej jeszcze produkcji. I to się nam kończy i tak naprawdę przekłada na strukturę kosztów. Czyli co nam generuje koszty, co nas tutaj kosztuje, jakie rzeczy musimy pokryć. To jest bardzo ważny kawałek i to nam troszeczkę zamyka pętelkę, no bo słuchajcie, te koszty mają bezpośrednie przełożenie na to, co my oferujemy, za ile oferujemy. Bo to mówi o tym, że to jest taki dualizm, taka dychotomia, że mamy marki nakierowane na wartość,
Czyli sprzedajemy coś drogo, dostarczamy pewien serwis z tym, dostarczamy super doświadczenie. Jakby klient wie, za co płaci. Super przykładem takiej dychotomii, takiego elementu tej dychotomii są linie lotnicze Emirates. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję lecieć, ale uważam, że to jest jedno z najlepszych doświadczeń, jeżeli chodzi o podróżowanie, mimo nawet, że trzeba czasem polecieć z przesiadką w Dubaju. Ale to są marki nakierowane na koszty, słuchajcie, te, które minimalizują koszty, robią beznadziejną obsługę w jak najniższej cenie i tak to się sprzedaje. No i skoro poszliśmy w lotniczy przykład, to weźcie pod uwagę tutaj Ryanaira, który każe nam płacić za wszystko, jeszcze jest loteria na pokładzie, jeszcze wszystko sprzedają. W sumie to nawet wody wam nie podadzą, za którą nie zapłacicie, ale przynajmniej jest tanio. Więc trochę ten kawałek kosztowy nam też definiuje, słuchajcie, co my będziemy sprzedawali. Więc zobaczcie, że to te dwie strony muszą siebie uzupełniać. To jest takie dwie strony monety, dwie twarze tej marki. I już tak kończąc do tego, słuchajcie, skoro mówimy o business model Canva, zobaczcie, że nagle strategia nam przeskoczyła do modelu biznesowego. Ja to troszeczkę tutaj specjalnie robię, słuchajcie, ja uważam, że nie tyle jest ważna z tej marki, czyli wiecie, no, stricte taki kawałek dzisiaj, tu i teraz, tego co my działamy, ile taki model biznesowy, jak to wszystko działa, bo pamiętacie, co było na początku? Co ja wam mówiłem, budujemy marki, chcemy sprzedawać więcej, ale też chcemy sprzedawać to z profitem, chcemy budować to długoterminowo. I to jest ten kawałek właśnie modelu biznesowego, że to jest to, jak my budujemy biznes, czyli nie tylko komu co oferujemy, ale jeszcze jak na tym zarabiamy. I bardzo chciałbym Was zostawić z tym myśleniem, słuchajcie, że to, na czym zarabiamy, jest wdrukowane w nasze działania, bo jeżeli jesteśmy brand managerem, jeżeli chcemy coś dobrze robić, to musi być rentowne dla firmy. Jeżeli jesteście przedsiębiorcą, no to nie robicie raczej rzeczy, które dla Was nie są rentowne. Więc dlatego bardziej model biznesowy. Słuchajcie, modele biznesowe są takie trzy grupy w ogóle i to jest bardzo fajny kawałek, taki kawałek, który też warto sobie przemyśleć, w jakim wałeczku wy jesteście. Bo takie grupy tych modeli biznesowych to jest innowacja produktowa, to jest budowanie relacji z klientami albo infrastruktura. Już tłumaczę i objaśniam, bo innowacja produktowa jest wtedy, kiedy po prostu tworzymy coś nowego, innego, odpowiadamy na jakąś potrzebę w nowy sposób. Przed chwilą wymieniliśmy Allegro, słuchajcie. Allegro było super przykładem, że tak jak kiedyś musieliśmy iść na bazar i handlować swoimi rzeczami, teraz mogliśmy je sprzedać w internecie. Nagle ta innowacja produktowa nam pomogła inaczej budować naszą sprzedaż. To mogą być relacje z klientami. Słuchajcie, możemy mieć model biznesowy nastawiony stricte na relacje i na to, jakie budujemy. Świetnym przykładem na pewno jest bankowość prywatna i to, jak one budują swoje relacje z najlepszymi klientami. I to jest taki kawałek, który zobaczcie, jak buduje też wartość, że tak naprawdę bank dużo więcej zarabia, ma więcej obrotu, bo buduje dobrą relację, czy infrastruktura, którą tworzymy, choćby nawet kwestia działania miasta i metro. To tak w skrócie, ale teraz tu Wam mogę polecić jeszcze jedną super książkę. Ona się nazywa Innowacje modeli biznesowych. Nie pamiętam autora, ale przepraszam, innowacyjne modele biznesowe. Ale jest niesamowitym zbiorem, bo tam jest ponad 50 różnych rodzajów modeli biznesowych opisanych i też pewne prawidłowości. Łatwo można znaleźć coś, co może Was zainspirować. Świetne źródło po prostu dobrych informacji. Taka refleksja, gdzie Wy jesteście. No i tak nam się kończy ten biznes model Canvas. Słuchajcie, na jednej kartce to nam opisuje naszą markę. I teraz wchodzimy do tego kawałka, który gdzieś nam będzie puentował to spotkanie, bo sobie spojrzymy na konkretne marki i się zastanowimy nad ich podejściem do tego. Ja bardzo lubię takie dychotomie, więc słuchajcie, zobaczymy sobie na takie dwie sieci kawiarniane, które tutaj działają na naszym rynku. Obie mam nadzieję, że znacie. Pewnie Green Café Neo trochę jest mniej znane, bo z tego co tam poza Warszawą, to może we Wrocławiu i w Krakowie gdzieś funkcjonują na rynku. No, ale nie zmienia to faktu, że one już są całkiem duże i słuchajcie, też taka dychotomia konkurencji między nimi, nie? Bo jak zobaczycie sobie na to, co oferują, no to wiecie, tak na pierwszy rzut oka, jakby komu i co oferują, no to są ci sami ludzie, czyli ludzie, którzy chcą wypić kawę na mieście, którzy gdzieś tam mogą sobie na to pozwolić, którzy też chcą skorzystać z doświadczenia i oferują im kawę. Niby to jest proste, ale nie do końca, bo zobaczcie na oferty z jednej strony Starbucksa, który raczej jest trochę taką fabryką. Teraz się to zmienia, ale tak naprawdę przede wszystkim tam głównym miejscem jest Lada, gdzie prosimy o kawę i następnie ją zabieramy w kuku na wynos.
Tam przy kasie nie ma za dużo miejsca, żeby wygodnie usiąść. Starbucks na dworcu centralnym w Warszawie jest najbardziej okropnym miejscem, żeby tam usiąść, chyba że już naprawdę nie macie gdzie poczekać na pociąg. Nawet zobaczcie na Green Café Nero. Green Café Nero to jest miejsce, gdzie można usiąść, odpocząć, złapać moment. Tam jest strefa, gdzie jest naprawdę wygodnie, gdzie są kanapy, książki do poczytania. Tam nawet swego czasu można było, podłączając się do Wi-Fi, skorzystać ze subskrypcji Gazety Wyborczej. To jest miejsce, które nas motywuje do tego, żeby tam zostać jak najdłużej. I to jest taka magiczna rzecz, którą oni tworzą. Znacie też na ofertę. Starbucks do niedawna miał tylko i wyłącznie takie zapakowane gotowe ciastka, a Green Café Nero od zawsze miał kanapki, przyciągało ludzi tym kawałkiem, więc ta oferta się bardzo różnicuje. Zobaczcie też na ich podejście takie kanałowe, jeżeli spojrzymy na tą matrycę znowu. Spojrzeliśmy na klientów, spojrzeliśmy na propozycje wartości. Jak zobaczymy na relacje, które budują, no to oni chcą też zatrzymać klientów. Chcą, żeby jednak pobyć dłużej, kupić coś więcej, żeby rzeczywiście można było sprzedać nie tylko kawę, ale też kanapkę. Też są w jednym raczej mieście, mają ograniczony zasięg, ale to bardzo świadomie, bo jak spojrzycie na lewą stronę, to wpływa też na ich koszty, na to, gdzie muszą transportować te produkty i gdzie je dostarczyć. I też na koniec dnia wpływa to na ich podejście cenowe. Także gdzieś ten biznes model Canvas pozwala nam zrozumieć, gdzieś też pozwala nam zrozumieć, jak te dwie marki ze sobą konkurują, jakie są ich kluczowe wyróżniki. Drugi kawałek, który chciałem Wam pokazać. Słuchajcie, tą stronę na pewno wszyscy kojarzycie, Castoramę. Z lewej strony jest Anmar. Anmaru nikt nie zna na pewno, bo to jest firma z Pruszcza Gdańskiego, z którego ja pochodzę. Słuchajcie, oni się zajmują tym, że mają wyposażenie łazienek, zajmują się dwoma rzeczami, czyli z jednej strony armaturą do łazienek, z drugiej strony zajmują się tematem ogrzewania. Ostatnio moja mama wymienia swoje ogrzewanie w domu, stąd bardzo ich poznałem. No i słuchajcie, dwa miejsca, gdzie możemy kupić te same produkty. Oni nawet w Anmarze mają bardziej ograniczone portfolio, nie? Trochę mniejszą ofertę. Ale z drugiej strony mają tam super specjalistów, ludzi, którzy doradzą. Do mojej mamy przyjechali ludzie, którzy stworzyli razem z nią projekt. Mieli akurat blisko, więc to było działanie lokalne. Którzy też przeprowadzili ją przez, którzy ją przeprowadzili przez cały proces. Słuchajcie, Karolina zna Anmar. Myślałem, że nikt tego nie będzie znał. Fajnie, ale nie zmienia to faktu, że tam było super doświadczenie właśnie z osobami, które to doradziły. Jednak Castorama jest interfejsem. Tam są osoby, które na miejscu w hali doradzą, ale raczej nie przyjadą do nikogo do domu. Więc też te koszty inaczej się rozkładają. W Anmarze jednak jest trochę większy koszt personelu. Na każdą sprzedaż jest przeznaczone trochę więcej siły roboczej, co się oczywiście przekłada na cenę produktów. Tam naprawdę dużo drożej wychodzi bateria do kranu. Ja też miałem swego czasu problem, musiałem wymienić kran w domu. Tam było najbliżej. Było trochę drożej, ale przynajmniej pan, który mi to sprzedawał, potrafił mi to świetnie doradzić. A okazało się, że ponieważ zna case, zna moją mamę, która jest klientem, to wiedział też, co doradzić w tym przypadku, ponieważ niedawno pracował na tym projekcie. Chodzi mi o to, że tutaj mamy świetną obsługę. Model biznesowy zbudowany bardzo wokół obsługi, wokół też wsparcia takiego klienta i przy sprzedaży, i posprzedażowo. A Castorama, która chce mieć najniższą cenę i która chce oferować to masowo wszystkim z jak największym zasięgiem. Więc zobaczcie, że to jest. A tu jeszcze jeden kanwas powinien być, przepraszam, cofniemy się w takim razie tutaj. I zobaczcie, jakie to jest relacja właśnie tych kosztów, nie? Że te koszty na przykład obsługi przekładają się na cenę produktów, ale to jest okej, okay, bo to jest część propozycji wartości, że to doradztwo jest liczone w cenę i jak najbardziej jest cenne. Więc zobaczcie na to zróżnicowanie. I to jest tak, to jest taki kawałek, więc to był haczyk na uwagę w tytule, ale mówiliśmy o odporności na recesję. Natomiast to jest kwestia też zrozumienia, jak w trudniejszych czasach, które elementy będą podstawowe, a które z kolei będą takie nice to have. I złapanie tego. Bo jak cofniemy się do case'u z Starbucksem i Café Nero, jak myślicie, jeżeli Starbucks to jest jedynka, a Café Nero to jest dwójka, która z tych marek będzie bardziej odporna na recesję? Starbucks czy Café Nero? Dajcie jedynkę, jak uważacie, że Starbucks, na czacie dajcie dwójkę, jeżeli uważacie, że Green Café Nero. No, Mateusz, mówisz, że Starbucks. Międzynarodowa korporacja, też uważam, że dobry argument. No ja bym powiedział, ja bym mimo wszystko powiedział, że Nero, słuchajcie. Dlaczego? Bo oni będą mieli zbudowaną, lojalną bazę klientów, którzy tam przychodzą i lubią spędzać czas. Jeżeli ktoś będzie miał wyjść na miasto i wziąć sobie kawę, myślę, że szybciej pójdzie mimo wszystko do Green Café Nero. Starbucks jest międzynarodowy i tutaj ktoś rzucił bardzo moje ulubione słówko, oczywiście to zależy.
Natomiast gdzieś ja wiem, że takie relacje, zbudowanie czegoś z klientem jest duże. Analogicznie w drugim case, słuchajcie, gdybym miał wybierać, postawiłbym na Castoramę, że ona wygra. Dlaczego? Bo uważam, że ma świetną optymalizację kosztów, jest wszędzie i po prostu oni będą korporacją, która jest w stanie się utrzymać. Myślę, że Anmar ze swoim doradztwem będzie miał trudniej, jeżeli ludzie zaczną liczyć pieniądze, ale wierzę też, że przetrwa, ponieważ ma zbudowane dobre relacje długoterminowe. Więc zobaczcie, takie lustrzane odbicia z dwóch różnych branż, a okazuje się, że tam jest kilka takich spójnych punktów. Natomiast do czego chciałem was właśnie tutaj przyciągnąć, to kiedy jest właśnie ta strategia skuteczna? Kiedy to, jak my, ten biznes model jest skuteczny? Tu jest jeden tylko KPI. Słuchajcie, to jest naprawdę najlepsza rzecz na świecie. To jest jeden KPI, który mówi, kiedy strategia jest skuteczna, jak ona sprzedaje. Nie? To nie ma nic po prostu prostszego. To trzeba zawsze przetestować. Natomiast żeby rzeczywiście tą strategię zrobić dobrze, to jest kawałek tego, że tu muszą być pewne iteracje. Że tą strategię, jak budujemy, my nie stajemy dzisiaj, nie robimy tego zdjęcia, nie stajemy, że dzisiaj to jest dobrze, tylko cały czas to ewaluujemy, cały czas nad tym pracujemy, staramy się to rozwijać, zmieniać i prowadzić ewolucję. I faktycznie są momenty, tak jak Karin napisałaś, pandemia, inflacja pokazujące, że nie zawsze same relacje wystarczą i święcie się zgadza, natomiast po prostu to trzeba przetestować w działaniu. Natomiast jest jeden taki koncept, mam nadzieję, że kojarzycie, koncept czerwonego i błękitnego oceanu. Świetna analogia, słuchajcie, uważam, że gdzieś też to jest bardzo poparte konkretnymi przykładami z różnych branż. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że są dwa takie oceany, dwa rodzaje rynków. Są rynki takie istniejące, osadzone, gdzie walczymy o konkurencję, słuchajcie, zwalczamy się nawzajem, próbujemy zdobyć udziały rynkowe. To jest ten rynek, w którym ta suma wygląda zero, czyli jeżeli ja wygram, mój konkurent przegra. Próbujemy zawłaścić istniejący popyt. Trochę mamy cały czas kompromis między wartością a kosztem, nie? Walczymy tą cenę, obniżamy wartość, nie? To jest to, gdzie zmniejszamy ilość szamponu w szamponie, zamiast 500 ml sprzedajemy 400, żeby utrzymać jak najniższą cenę. I są tak naprawdę dwa rodzaje działań. Albo próbujemy się wyróżnić na tle konkurencji, albo próbujemy osiągnąć jak najniższe koszty. Tutaj świetny przykład Gillette, uwielbiam Gillette, które swego czasu co chwilę dodawało kolejne ostrze, żeby mieć najlepszą golarkę i dzięki temu wygrywać na rynku. Przestali w momencie, jak było ich 5 i okazało się, że trzeba włożyć drugie ostrze, żeby tu się ogolić pod nosem, bo się nie mieściła. Także że jest druga strona oczywiście medalu. Jest niebieskie oceny, gdzie można tworzyć nową przestrzeń rynkową, zostawić konkurencję w tyle, samemu stworzyć inny, nowy popyt i wyrwać się z tego kompromisu między wartością a kosztem i budować działania nakierowane na wyróżnienie, ale zachowując względnie niskie koszty. Świetny przykład, jedna z moich ulubionych marek i to jest case study, który co chwilę się pojawia, czyli Patagonia. Wiecie co Patagonia sobie postawiła jako jeden z celów? Że bodajże w 2035 oni już nie chcą sprzedawać nowych ubrań, chcą się skupić tylko na tych istniejących i jedyne co to robić drugi obrót tymi istniejącymi ubraniami, czyli tak naprawdę stać się second handem, naprawiać je i puszczać dalej rynek. Budują zupełnie nową perspektywę. Słuchajcie, oni są znani z tego, że oni puszczają w czasie Black Friday kampanię, że my nie obniżamy ceny, bo nie chcemy, żebyście kupowali nowych produktów, jeżeli ich nie potrzebujecie. I co? Ludzie kupują, a oni jeszcze na tym zarabiają. No po prostu przegenialne podejście, budują niebieski ocean i gdzieś wychodzą z tej szamotaniny, którą mają H&M albo Zara, które cały czas chcą jak najbardziej dogonić trendy i jak najniższą cenę mieć i w tym momencie niestety poświęcają jakość. Także tutaj ja stawiam kropkę. Ja widzę, że Mateusz też zapowiedziałeś Q&A. Tak jest. Tylko chciałem powiedzieć takie cztery punkty jako podsumowanie. Że trochę mówiliśmy o tej odpowiedzialności właśnie brand managerze. To jest trochę odpowiedzialności za wartość marki dla firmy. I wielkości sprzedaży, ale też zysku, ale też takich zewnętrznych KPI-ach. I mówiliśmy o strategii, o tym, że to jest sposób osiągania celów w danych warunkach. Mówiliśmy o tym, że mamy taki biznes model Canvas, który jest zdjęciem, które dzisiaj nam pokazuje otoczenie marki i działania, które podejmuje, żeby osiągnąć cele, ale że to jest coś, co chcemy cały czas rozwijać. I też patrzyliśmy na to, że przez pryzmat tego narzędzia możemy spróbować ocenić konkurencję i porównać dwie marki. Zrobiliśmy to bardzo szybko, bo też dzisiaj czas nas goni. Natomiast gdzieś chciałbym, żebyście zaczęli to zastosowanie, że to nie jest tylko do tego, żeby swoją markę opisać.